Good morning, my neighbors, czy jak się to tam mówi? W takim wielkim skrócie mam już prawie 9, a wstałem przed 6. Szybki spacer z psem, wleciało śniadanie, kawa. Siedzę na ogłoszeniach, szukam samochodu pod budowę kolejnego kampera. Korzystając z okazji, że mam trochę czasu, teraz podjadę, bo nigdy nie byłem w takich miejscach, do jakiegoś komisu lokalnego z vanami i może uda mi się coś tam ciekawego znaleźć, a przynajmniej będę miał wizualizację cen i jak to wygląda, jeżeli chodzi o gwarancję i tak dalej. No i zobaczymy, co tak naprawdę dzień przyniesie, bo mam sporo rzeczy do zrobienia, także nie przedłużam wstępu. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Śmigaj. W tym roku jakby nie to, że wychodzę z psem co chwilę, to nawet nie widziałbym śniegu, bo może z półtora godziny poprószyło i to jeszcze na plusie, więc stopniał ten śnieg bardzo szybko. Nie ma zimy. Kilka dni na minusie, a potem z powrotem 10-12 stopni, no i cały czas tak szaro, ponuro, plucha, chociaż dzisiaj i tak jest naprawdę ładnie. Coś Wam pokażę ciekawego. Podjadę sobie chyba do ogrodniczego i popatrzę teraz na ceny ziemi w workach, bo chcę sobie zrobić skrzynię i posadzić trochę warzyw w tym roku. I chyba w sumie będzie do tego najlepszy moment, bo później na wiosnę ceny razy 3. Zapraszam jaśnie pana. Hops. Dawno nie byłem w Polsce, skończyły nam się wszystkie miody. Napisałem do mamy, żeby mi wysłała kilka małych słoiczków, najmniejsze jakie są. I za każdym razem, jak leci paczka z Polski, to przychodzi rachunek, ta opłata celna. 19,97 do zapłacenia i dopiero po uiszczeniu opłaty na tej stronie przychodzi ta paczka. Także jak ktoś chce coś wysłać, to musicie brać pod uwagę, że nawet jeżeli dacie tam do środka jakąś kartkę, czekoladę, cokolwiek, że widać, że paczka jest po prostu od rodziny, to nie ma to zupełnie żadnego znaczenia, tak mi się przynajmniej wydaje, bo to, cokolwiek bym nie miał wysłane z Polski, to muszę zapłacić właśnie tą opłatę celną. Także taka ciekawostka dla Was. 6 minut do celu. Kieruj się na północ. Następnie zawróć. Dobrze, Andrzeju, dobrze. Sprawdzimy sobie dwa miejsca z ciekawości. Czekam na właściciela. Rozglądam się i tak chyba nie będziemy mieli za bardzo o czym gadać, bo ceny są z kosmosu. No wiadomo, prowizja od sprzedaży, ale tutaj mamy 10 tysięcy renóweczkę z 2015 roku. Co prawda w long wheelbase'ie 98 tysięcy przebiegu, ale jeszcze do tego VAT, więc około 12 tysięcy. To jest bardzo dużo jak za taki samochód. Mówię tutaj oczywiście o takim rynku, wiecie, prywatnym, że prywatna osoba sprzedaje, no to różnica jest ogromna. No ale nie ma się co dziwić, przyjechałem w końcu do komisu. Czekaj, bo się zaplątam. Patrząc na to, co tutaj stoi wszędzie, to tych samochodów takich poaukcyjnych jest no bardzo dużo. No nie stoi tutaj, wiecie, dzień i te busy zazwyczaj przyjeżdżają właśnie w takiej, a nie innej formie już, wiecie, potem wyskakują, jakieś cuda nie widzę, że mod był niezrobiony kilka miesięcy, samochody stoją, no nie wiem. Kupiłem parę razy w życiu coś od handlarza i w sumie może aż nie byłem aż tak bardzo zawiedziony, ale jakoś chyba dorosłem do tego, że wolę od osoby prywatnej po prostu poszukać dłużej i nawet wyłożyć trochę więcej kasy, ale kupić auto z małym przebiegiem, z pełną książką serwisową i bezwypadkowe i nie mieć z tyłu głowy, że zrobię kampera, sprzedam komuś i za chwilę ktoś będzie dzwonił, że mu się skrzynia popsuła albo silnik, coś tam jest do wymiany. No jakby no te samochody są moją wizytówką i chciałbym, żeby to wyglądało wszystko tak jak należy, a nie później się bujać po sądach, kombinować. Tym bardziej, że tu prawo jest tak zrobione, że do miesiąca czasu chyba można oddać samochód. Dobra, jedziemy na garaż. Bez tego się nie obejdzie. Kefir to jest podstawa udanego dnia. Fajnie, bo w końcu na luźno,
bez stresu, nie ma pośpiechu. Samochód sprzedany, teraz można kilka dni na spokojnie sobie powegetować. No i w pierwszej kolejności dzisiaj montaż tego portu. Zawsze robię elektrykę przed montażem łóżka, bo jest więcej miejsca, a elektrykę mam na ścianie, dlatego kabel pod ten port przygotowałem sobie teraz. Wystarczy przyciągnąć, otwór mam już wywiercony, plus, minus i powinno być po temacie. Szybki test. No i ładuję elegancko. Teraz muszę jeszcze podłączyć wtyczki do solarów. Dobrze, bo się przynajmniej wygania. Wtyczki też tutaj powinny być. Porządek jest, tak jak pisaliście w komentarzach, że tutaj będziesz miał, zobaczysz porządek na wózkach. No i tak rzeczywiście jest. Ale mniej więcej wszystko w jednym miejscu, więc nawet jeżeli szukam, to tylko tutaj. No i mam wtyczki. No i to chyba tyle. No i trzeba drabinę też wymienić, bo ta o tyle, o ile jest długa, to strasznie niewygodna, zajmuje mnóstwo miejsca. No i przydałoby się, muszę sobie też poobijać materiałem, żeby nie rysować tego samochodu. Jak stawiam, zawsze podkładam jakiś materiał. No nic, teraz i tak nie mam wyjścia, bo jest mi potrzebna. Mission completed, czy jak się to tam mówi, ale wszystko działa jak należy. Po wczorajszej wyprawie na moto jeszcze trzeba posprzątać samochód. Tak to jest, jak się jeździ z piesełem. A taka była wyczyszczona, fajna tapicerka, masakra. No nic, nie będę tego rozpylał, biorę odkurzacz i jadę z tematem. Widzisz, Lakusiu? Tylko roboty mi dokładasz. A miało być tak pięknie. Wszyscy mówili, weź piesko, będzie sympatycznie. Nie no, jest dobrze, co? Warto nawet tapicerkę posprzątać dla takiego rudego foksa jak ty. Taki lisek. I to były ostatnie szlify. Samochód gotowy do odbioru. Przygotuję tylko jeszcze dokumenty do sprzedaży. A teraz muszę spakować i wysłać paczkę do Polski. Części do BMW, pojechałem po to specjalnie do Londynu. Zapłaciłem za to wszystko, co widzicie w tym kartonie, 1400 funtów. Krzysiek mnie poprosił ze Stanów, ale ponoć jakaś wersja BMW, która wyszła tylko w kilku sztukach i te części są po prostu niedostępne, a on to potrzebuje, dlatego pojechałem i teraz trzeba jakoś to spakować, bo to kupa kasy. Aż się już chcę brać za budowę tego małego kampera. Tylko muszę się przygotować, bo mam lot z czwartku na piątek, a dzisiaj mamy środę, więc jutro w nocy lecę. Gdzie, po co, dlaczego, to się dowiecie w kolejnym odcinku. No i nie mam tak naprawdę co z sobą zabrać, bo wszystkie ciuchy mam zajechane, buty zniszczone. Ja mam, wiecie, tym samym przyjeżdżam na garaż, tym samym jadę do kościoła. Także pakuję tą paczkę. Jadę do banku, po drodze być może właśnie jakieś zakupy, kupię sobie jakieś ciuchy. Krótki wypad, bo tylko kilka dni, ale wszystko na bieżąco w odcinkach. Tyle na dzisiaj, jedziemy na miasto. Po drodze jeszcze się zatrzymałem w jednym komisie, ale nic tam ciekawego nie było. No jak widzicie, dzień się już powoli kończy. Jeszcze przede mną zakupy, jakieś tam sprawy na mieście, ale nie będę was już tym katował, bo to ogólnie nic ciekawego. A teraz zapraszam was serdecznie do materiału z terenu. Melduję wam się z terenu i witam was przepięknym wschodem słońca na minusie.
bez wiatru, bez deszczu, przepiękna pogoda, wszystko budzi się do życia. Mieliśmy, tak w wielkim skrócie, bo jest zmiana planów, mieliśmy poprawić miejscówę z poprzedniego wypadu, ale tak jak Wam wspominałem, mokradła, mocno domoczona ziemia, padało przez ostatnie kilka tygodni, teraz ostatnie kilka dni mocno na minusie i tam nie idzie wbić łopaty, a tutaj dużo lepiej, dlatego zaczynamy z tej strony. No i pierwsze znalezisko mamy Watchwinder, ale nie byle jaki, bo zdobiony. Postaram Wam się przybliżyć, o tak, po wyczyszczeniu będzie przepiękny. Już jest, ale to fajnie woskiem przejadę, to te wszystkie detale będą bardziej widoczne. Fajne znalezisko. Nie przedłużam, widzimy się przy kolejnym doku. Dzisiaj Wam też ponagrywam na żywo. Wziąłem ze sobą statyw, więc będziemy otwierać jajko niespodzianki na bieżąco. Tyle kapusty się zmarnowało. Radicchio. Tak się to nazywa? Radicchio. Też pracowałem na farmie, odróżniam te wszystkie sałatki, jakieś calavanero, czardy, spinisze i tak dalej. A tutaj jaka piękna. Maniek to by zaraz jadł od razu w terenie. On ma, no. On uwielbia. Jakąś marchew znajdzie starą, wiesz, czy coś. Bo dla frajdy próbuje zawsze. Coś takiego, niby nic specjalnego, ale fajna patyna. Numerami bym się tutaj na panelu nie kierował. I tak kopię tak naprawdę wszystko, nawet jeżeli tam jest poniżej 30. Ale taka dobra 60. Czyżby tak jest? Mamy kolejny kawałek ołowiu. No to zawsze dobrze świadczy, jak jest ołów, to i będą znaleziska. Ops. Praktycznie niewidoczny. No, sygnał duszek, ale jestem przekonany na 99%, że jest kolor. Dobra, zobaczymy, co tutaj siedzi. Po raz kolejny. A jakiś dziwny stop. To nie jest ołowiane. Coś przetopione, jakieś sreberko leciutkie, może jakiś aluminium, nie wiem. Mało głowy nie urwało. No, sygnał dzwon. Bardzo czytelne. Myślę, że coś sporego. Dziwne to jest. Taki stop kopie cały czas. Daje to naprawdę wysoki sygnał. Nie jest to ołów, bardzo lekkie. A bije naprawdę, nie wiem, czy to będzie słychać. Dam tutaj fajnie słuchawki. Wyczyszczę to w domu i zobaczę, bo jestem strasznie ciekaw. A tym razem szpic od pocisku. No proszę. Po drugiej stronie, poza tym Watchwinderem, który Wam pokazałem, trochę śmieci, jakichś pocisków, nic specjalnego.
Teraz przeniosłem się tutaj. Ten teren jest bardzo nierówny, ciężko się chodzi, tego teraz nie widać, ale no musi być tutaj bardzo mokro. Stąd takie muldy po ciężkich maszynach. A teraz na takim równym placku sprawdzimy, bo mam już coś wykopane, więc ale chyba ołów. Tak jest. No i zostałem sam na polu, bo Adrian właśnie pojechał do domu. Coś tam miał, jakąś kolizję z samochodem chwilę temu i dzisiaj przyjechali mu zabrać i wymienić na jakieś inne zastępcze. Także musiał niestety jechać. Jak przyjedzie farmer, no to standardowo, tak samo jak ja z Mańkiem, my brother. My brother, can I take my brother with me? I tak Maniek też już na wszystkich tych pozwoleniach w Kent jest jako mój brat na papierach. Dlatego może sobie jeździć, kiedy tam chce. No, dobra, szukamy dalej do kolejnego dołeczka. Mróz nie odpuszcza, także został mi do zrobienia ten kawałek. Ogólnie tereny czyste, nie ma żadnego Green Westu, puszek. Tak jak widzicie w oddali, jakieś dwa dołki wykopane. I poza tym cisza, a teraz przepiękny sygnał. Słychać jakieś tam żelazo czasami, ale mówię, tych sygnałów kolorowych nie ma za wiele. I ja osobiście lubię takie tereny, bo jak już coś siądzie, to zazwyczaj naprawdę coś fajnego, że nie trzeba tracić czasu na zbieranie tego dziadostwa. Jest coś tutaj. I mamy guzika. Szkoda, że nie ma przodu, bo mogło być ciekawie. Jest ucho. A może jeszcze jest. Gdzieś tutaj druga część tego buziora. Sprawdzę dołek, jak coś będzie, to jeszcze odpalę kamerę. Tryb odmóżdżania włączony. I tak cewka przy cewce. Powolutku, o! Fajny sygnał. Kopiemy na żywo. Erotyczne piw-paw, ona ma rajstopy. Jak coś wpadnie w ucho, a tak później cały dzień chodzę i śpiewam. Byle co. Dobra, zamarznięte, więc za chwilę wam odpalę kamerę, jak już będzie na wierzchu. Krążek wyleciał, podekscytowany, mówię, jest sreberko. A tu pff, guzik zurwany muchem. Lepszy ryc jak nic. Numerek 55 na wyświetlaczu. Płytko, fajny, czytelny sygnał. No i co my tu mamy? O, proszę. Pierwsza moneta dzisiaj. I mamy 5 pensów. Jest Elka. Proszę bardzo. Blisko drogi, zupełnie nic czysto, a tutaj już kawałek, kilka metrów i zaczynają się jakieś guziki pokazywać, monety. No i tutaj mamy pole, w którym wyszło najwięcej na poprzednim odcinku, ale tak jak widzicie, nie ma opcji. Może bym poskrobał, ale nie chcę uszkodzić monet, bo przy takich cienkich srebrach jest łatwo zniszczyć. A po co, nie ucieknie? Tamtą stronę sprawdziłem. Na pewno nie wszystko, na pewno pominąłem, nie ma terenów przechodzonych, ale chcę poszukać innej miejscówki i myślę, że może po tamtej stronie, bliżej lasu, jest droga i może ta ziemia będzie taka w miarę, żeby pokopać. Nie mam nic do stracenia, bo mam jeszcze sporo czasu. Pochodziłem dopiero 2 godziny, więc pójdę sprawdzić. A może akurat jest jakieś miejsce, gdzie można wbić szpadel i targnę jeszcze dzisiaj jakiegoś hamerka. No jak pozamarzało wszystko. Andrzeju! Dobra. Liczyłem na tamtą stronę, ale się nie udało, więc wróciłem z powrotem. Chodziliśmy bliżej żywopłotu, tutaj nie. Jest w miarę mokro. Muszę sobie zawiązać buty. Więc pokręcę się jeszcze tutaj.
a las, o którym wam wspominałem, zaczyna się za tą drogą. No i te drzewa mają swoje lata. Ale cisza, spokój, ptaszki. No nie ma nic lepszego. A jednak coś tam pominęliśmy. Takiego żołędzia znalazłem. Nabijka. Coś tam z tyłu zostało, ale niewiele. I na początku myślałem, że mam pendant, się chyba mówi. Moje marzenie w sumie na takie liście top 10 znalezisk. Odyn chyba szarpnął u mnie na polu takiego pięknego, można go zobaczyć w sklepie Odyńce w Katowicach. No, coś tutaj leży, jest mimo wszystko jakaś szansa na fajną znajdę. Chodzić i jeszcze raz chodzić. Huśtawka z opony, tam dalej przyczepa kempingowa. Teraz to nie wygląda strasznie, ale tak w nocy się na taką huśtawkę natknąć. Gdzieś tam z tyłu majaczy przyczepa opuszczona. Oj, można byłoby do zbroi narobić. Creepy to wygląda. Pomimo systematyki i dobrych chęci poprawiłem w sumie te pola dzisiaj dwa razy. Te miejsca, które były dla mnie dostępne. Nic mi się nie udało takiego fajnego. No wpadł tam jakiś watchwinder, ale no mówię, nie ma jakiejś ekscytacji. Jakie wnioski z dzisiaj? I tak te pola wszystkie trzeba sprawdzić, bo nigdy nie wiadomo, może się uda nam natknąć na coś naprawdę ciekawego, ale no bliżej tej drogi, która prowadzi do Southampton, tak jak widzieliście w poprzednim odcinku, mnóstwo znalezisk, to tam bym chciał tego czasu poświęcić więcej i myślę, że odwrócę się do wiatru, myślę, że w następnym tygodniu się uda, a teraz wsiadam do samochodu i jadę zobaczyć ten Manor House i ten kościół, który jest tutaj niedaleko. No i mamy tam posiadłość, o której wspominałem, wysoki mur. Jeszcze słomiane dachy. Na niektórych tych budynkach, tutaj rozlewiska, jakieś większe jezioro, garaże albo jakieś stajnie. I gdzieś tutaj na końcu tej drogi jest kościół. Wygląda to naprawdę zachęcająco. Klimat jest przedni. Większość tych kościołów wygląda właśnie tak. Nie ma takiego oddzielonego miejsca na cmentarz, tylko wszystko dookoła. Przetłumaczę sobie to później i poczytam, bo też na pewno jakaś ciekawa informacja, także zrobię sobie to jeszcze fotkę. Wygląda to naprawdę fajnie. Ciekawe, który rok. I tutaj dostać pozwolenia wokół tego kościoła. Myślę, że będzie na pewno mnóstwo ciekawych znalezisk. Nie wiem, czy tak mogę zajrzeć, a w sumie czemu nie. Odnowione w środku. Fajnie to wygląda. I cyk, pointer i podławeczką poszukiwania.
Nie chcę, żeby mnie ktoś stąd zawinął. Myślę, że jeszcze to miejsce was niejednokrotnie zaskoczy, bo rzut kamieniem jest do tego kościoła. Jedna droga, która prowadzi, więc na pewno coś jeszcze ciekawego wyjdzie. Mamy dzień kolejny, czekam, za chwilę przyjadą odebrać samochód, a teraz słuchajcie, podsumowanie, w sumie nie ma za bardzo co pokazać, ale jak już robiłem wcześniej podsumowania, to systematyka przede wszystkim. Słuchajcie, troszeczkę tylko o łowiu, z tych lepszych fantów to żołędź, watchwinder, no i standardowo jakaś tam monetka wpadła, ale to współczesne, chyba 5 pisz, chyba nie ma w obiegu, ale nie wiem, który to jest rok. Na tym czekajcie, może mi się uda znaleźć. 90. 2 lata przed moimi narodzinami, odkrywcy goblina. Dobra, słuchajcie, nic poza tym, kilka guziczków, jakieś druciki, szpic od pocisku. To też nie wiem, co to jest. Jakieś coś od czegoś. Tyle, słuchajcie, dziękuję wam przeogromnie w tym odcinku, zostawcie jakiś tam ślad po sobie, pozdrawiam was, do kolejnego odcinka, cześć!